że mówi, że mówi, że z tym sprzętem to też rozwiązywał. Przez Moskwę będzie Białoruś może zostać okupowana. Białoruś jest
Zapłacić za ten
trzymać takiego złożenia, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o aspekt materialny tego zagadnienia, to wydaje mi się, że akurat społeczeństwo rosyjskie jest w stanie sobie wyjaśnić, wytłumaczyć właśnie tym procesem wstawania z kolan. No, dużą częścią tożsamości rosyjskiej jest poczucie mocarstwowości, poczucie potęgi. W związku z tym jest to jedna z determinat, które, jeden z czynników, które decydują o poczuciu przynależności do wielkiego narodu rosyjskiego, który jest w stanie zamieszać militarnie na arenie międzynarodowej. Skierowane tyle w stosunku do Zachodu, żeby postraszyć przeciwników, jak i w stosunku do własnych obywateli, jak rozumiem, że pan Bartosz Szabowski. Ja to krótko skomentuję. Tak. Pani wspomniała o pewnych negatywnych przykładach poważenia się sytuacji społeczno-ekonomicznej w Rosji. A tutaj realizujemy potężne przedsięwzięcie militarne, więc jest jeszcze tak źle. Ale powiem może trochę rzecz nieprzyjemną, że to też pokazuje, jaka jest może relacja władzy w Rosji wobec własnego społeczeństwa. Pewne paradygmaty geopolityczne rządzą umysłów polityków rosyjskich. I tak samo już miałem wrażenie, że wybory lokalnego, które obserwowaliśmy w Rosji, to właśnie już niski wynik, bo czy pogarszanie się jakichś notowań, to nie ma. 40% inflacji na Rosję nisko. Ale nie wywiera jakoś specjalnie, nie denerwuje władz. Nie denerwuje, ona trwa, czyli tak są i tak trwa. To jest oczywiście zły prognozy, dlatego że samo oszukiwanie się, że będziemy trwać wiecznie. Ja bym chciała wrócić tutaj na zakończenie do Donbasu. Panie Krzysztofie, ile pana zdaniem Rosję kosztuje operacja na wschodzie Ukrainy? Bo jednak Rosja mniej lub bardziej bezpośrednio w tym uczestniczy. W jakiej walucie bardzo nie odpowiem? Ja może w dolarach. Rubel spada. Oczywiście nie istnieją tego rodzaju szacunki, przynajmniej w dostępnych materiałach publikowanych przez światło medialne wyrażonych przez osoby, które mogłyby coś na ten temat wiedzieć. Natomiast nie można analizować tych manewrów w oderwaniu od aktualnej rzeczywistości. A mowa to oczywiście o wydarzeniach w ostatnim czasie na Donieckiu. Mam na myśli zamach na lidera Donieckiej Republiki Ludowej, Aleksandra Łukaszenki. Mam wrażenie, że... Skuteczny zamach na kolejnego skutecznego, kolejnego przywódcy. Mam wrażenie, że również te manewry z udziałem bojowników... To właśnie, czy one, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo one się też miały wczoraj zacząć. 4000 wojskowych, przynajmniej tak naprawdę. Dlaczego się... Z jednostek sprzętu wojskowego, no trudno nie łączyć tych dwóch wydarzeń w takim zakresie, że mają one za zadanie pokazać, że Doniecka Republika Ludowa wciąż posiada potencjał militarny, bez względu na to, jakie wydarzenia
doświadczyła reakcja władz rosyjskich po zamachu na Zacharczenkę. Przyjechała specjalna ekipa FSB dopiero rozwiązywać problem również w sferze operacyjnej, czyli zarządzania. Tak. Panie Krzysztofie, króciutko, tak czy nie? Wiele wyjaśni się 11 listopada, gdy zaplanowano wybory w Donieckiej Republice Ludowej. Wtedy to okaże się, czy strona propokojowa, która się za pokojem w Donieckiej Republice i konsultacjami z Ukrainą w tej sprawie, czy też wybrała stronnictwo prowojenne, które będzie eskalowało sytuację. Jednym słowem, dzieje się na tym wschodzie bardzo dużo. Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom. Dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. Procedura jest oczywiście, to jest jasne, ona została wdrożona.
Europejskie, to o czym przed chwilą mówiliśmy, ta procedura przeciwko Węgrom, rozmaite podziały widoczne w Unii Europejskiej, prawda, bo w tle mamy kryzys migracyjny, szereg innych także spraw, choćby sankcje, które są przedłużane, nakładane na Rosjan, one też budzą rozmaite emocje i różne osądy. To wszystko pokazuje, że w nie najlepszym stanie jest Unia Europejska. Ale z drugiej strony popatrzmy tutaj też, prawda, na ten dzisiaj część osób tak z taką empatią odnosi się do polityki węgierskiej, a zwróćmy uwagę, że na przykład rosyjska polityka Węgier wobec Rosji to jest jednak polityka przeskakiwania Polski, przeskakiwania też innych krajów środkowoeuropejskich, ale Polska akurat jest członkiem Unii. I tutaj Węgry nie są takim lojalnym partnerem. Także może jesteśmy w grupie Wyszehradzkiej. W Unii mamy podobną historię, jesteśmy w grupie Wyszehradzkiej. Węgry prowadzą podwójną grę na polu, który jest dla nas super strategiczny, więc trochę mniej emocji bym do tych analiz prowadził, trochę więcej są te kategorie polityczne. Teraz co się dzieje z Unią? Z drugiej strony jest historia Brexitu, to jest trochę historią o tym, że tak naprawdę można sobie przy kawie albo przy piwie się pokłócić, można sobie nie ubliżać, ale potem się okazuje, że rozerwać te więzy nie jest łatwo. Nie jest łatwo. I wie pan, tutaj gdzieś na końcu jest jakaś praktyka. I ta praktyka dla o Brexicie mówi nam nawet państwo tak mocne, tak istotne w globalnej polityce w ogóle, bo mówimy przecież o Wielkiej Brytanii, ma duży kłopot, żeby porozcinać te więzy. Czyli że jednak z tą Unią nie jest tak źle, te więzy zostały zbudowane, wszyscy chcą z nich korzystać, bo to nie dlatego ich nie można rozciąć, że ktoś trzyma Wielką Brytanię na siłę. Jak pan doskonale wie, Wielka Brytania jest troszeczkę trudnym partnerem dla wielu i ma swoje zaszłości, na przykład nie z nami, ale na przykład z Francją czy z Niemcami, nie z Francją, prawda? I to przecież nie jest tak, że ktoś chce trzymać Wielką Brytanię na siłę. Są w Unii tacy, którzy chętnie wypuścili to, przecież nikt nie płacze z Wielką Brytanią, szczególnie z tak zwanej Starej Unii. Co innego u nas, prawda? Byśmy woleli, żeby ona jednak była. Więc nagle się okazało, że to nie jest takie proste. Ponieważ można to inaczej nazwać, bo o co? No, ja bym powiedział tak, że w Wielkiej Brytanii się okazało coś takiego, że oni chcieliby inaczej nazwać swoje członkostwo w Unii, żeby to się tego tak nie nazywało. Czyli można powiedzieć taką opaskę na oczy założyć, bo im się nie podoba, że to jest tak jakby już, że Unia Europejska jest się tak zbliżoną federacją, taką koherentną, oni by chcieli inaczej, ale powiedzmy sobie szczerze, oni z tego czerpią tyle korzyści, że oni z tych korzyści nie chcą zrezygnować. I są wciąż, ja sądzę, że się uda jakoś zawrzeć to porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii, a przecież są poważni eksperci wciąż w ubiegłym tygodniu, chyba czytałem jeszcze, którzy mówią, że tego Brexitu się nie da zrobić. I że albo ktoś w którymś momencie użyje jakiegoś pretekstu politycznego, powie, zaczynamy od początku, a sprawdzamy, powtórzymy kolejny. Tak, to się pojawia. Albo to będzie zrobione tak, że zostanie ogłoszone, że w gruncie rzeczy, że zostanie ogłoszone, że Wielka Brytania wychodzi, a w gruncie rzeczy większość, szczególnie tych spraw, które dotyczą gospodarki, handlowania i tak dalej, zostanie po staremu. A znowu te sprawy dotyczące gospodarki, handlowania nie mogą być wyłączone od politycznych, no bo wtedy małe państwa po prostu by uschły. Ponieważ one muszą mieć gwarancję polityczną, że wolny rynek będzie dla nich otwarty, bo duże państwa sobie to załatwią, bo są silne, a państwa małe, a szczególnie państwa średnie, nie będę wchodził, dlaczego średnie są w szczególnie trudnym położeniu, muszą mieć dodatkową gwarancję polityczną. Czyli wie pan, jakbyśmy tego nie tłumaczyli, to na końcu się okazuje, że ta Unia jest potrzebna. I że możemy sobie ponarzekać, ale tutaj będzie raczej taka dynamika, że jest pytanie, jak szybko Unia się powinna integrować, żeby ludziom się to podobało. No właśnie, i jak by pan odpowiedział na to pytanie, bo to jest tak naprawdę pytanie zasadnicze o przyszłość. Ja mam trochę taką konserwatywną odpowiedź, to znaczy mówię tak, jest traktat, mówię o traktacie lizbońskim, on idzie dość daleko, więc może pierwsze wykonać ten traktat lizboński, na przykład w sprawach energetycznych, niż szukać nie wiadomo czego. Bo jest faktycznie dzisiaj w Europie tak, że są tacy przyspieszacze, którzy szukają nie wiadomo czego, jeśli chodzi o przyspieszanie integracji. Ale jeżeli patrzymy na świat, to nie chodzi o to jakieś, wie pan, tendencje ostatnich kilku lat, że tu zwyciężyli nacjonaliści, tam zwyciężyli nacjonaliści. Generalnie jest tak, że świat się staje coraz bardziej zglobalizowany. W takim sensie, że współzależności między firmami, ludźmi, w interesach, ludzie znają coraz więcej języków, no to po prostu narasta lawinowo. No wystarczy, nie wiem, porównać świat sprzed 20-30 lat z tym, co teraz. To, co pamiętamy, to jest to po prostu bardzo szybko idzie, prawda? Czy to będzie w pełni globalna wioska? Pewnie nie, bo mi nie chodzi o to, że ja chcę jakieś tutaj takie taką futurystyczną wizję przedstawić, no ale chcę podkreślić, że ten fakt, że świat się staje dzięki technologiom, dzięki transportowi, dzięki komunikacji,
zdążył. Nagle się okazuje, że to nie jest takie proste się rozstać. Ten rozwód nie jest taki łatwy. I pytamy, czy to się w ogóle opłaca. Ale doktor Paweł Kowal z Instytutu Studiów Poświęconych Zawodowskiej Akademii Nauk był moim i Państwa gościem. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu również. Powtórka programu. Prezydenta miasta walczą Michał Wypij ze Zjednoczonej Prawicy, Beata
25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Tłumaczą, jak można ubiegać się o te środki w ramach programu Czyste Powietrze.
szacujemy nawet do kilku milionów gospodarstw domowych. Także, tak jak mówię, takiego programu jeszcze w Polsce nie było. I jest to olbrzymia szansa od tego, aby rzeczywiście pozyskać dodatkowe środki dla każdego z nas. I zachęcam Państwa do tego, abyście skorzystali z tej możliwości. Uczestniczyli również w spotkaniach konsultacyjnych, przeszkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska na terenie całego kraju. Minister środowiska powiedział już, że w drugiej połowie tego miesiąca powinien rozpocząć się nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Pytanie, kiedy będą dostrzegane efekty Pana zdaniem resortu środowiska? Wczoraj nawet Najwyższej Izby Kontroli powiedziała, że jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza, to tak naprawdę nie zmieniło się niewiele, praktycznie nic w ciągu ostatnich 4 lat, kiedy publikowany był wcześniejszy raport NIK-u na ten właśnie temat, który stwierdził, że poprzedni rząd niewiele zrobił, by tę jakość powietrza poprawić i nie wydał unijnych pieniędzy, które na ten cel zostały przeznaczone. Po 4 latach bez zmian, w takim razie kiedy odczuwalne efekty? Możliwie szybko, zakładam, że już powoli w przyszłym roku zacznie się ta sytuacja rzeczywiście zmieniać. Tak naprawdę jakość powietrza zależy od zaangażowania, tak jak powiedziałem na samym początku, każdego z nas i każdego, kto będzie tylko, czy każdy, kto będzie startował w tym programie i każdy, kto będzie ubiegał się o te środki, ma tak naprawdę szansę włączyć się w całościową politykę polskiego rządu związaną z dbałością o środowisko w Polsce, również Czyste Powietrze w naszym kraju. Zachęcamy do tego, aby oczywiście startować w tym programie. Tak jak mówię, no rzeczywiście poprzednie rządy niewiele zrobiły w tej sprawie i stąd też, biorąc pod uwagę tutaj głosy płynące z różnych stron naszego kraju, szczególnie z większych miast, bo to przecież niska emisja bardzo często jest tym zasadniczym czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza w Polsce. Tą złą jakość powietrza w Polsce jest tym czynnikiem, który szczególnie pogarsza stan powietrza w naszym kraju. I dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich nas, wszystkich obywateli również w ten program. Jest taka szansa, aby oczywiście ubiegać się o te środki. Zachęcamy do tego, aby wziąć udział w tym programie. Na razie smogu nie widać, ale niedługo jesień, właściwie początek jesieni. Na razie temperatury mamy wysokie. Za chwilę będzie sezon grzewczy, no i wtedy znowu smog tę w sobie przypomnieć. Pamiętamy te obrazki z ulic, które właściwie nie widać. Krajobrazy zamglone niby mgłą, ale tak naprawdę toksycznym powietrzem, które nas truje. Czy są jakieś problemy, które też wpływają na mentalność ludzi, którzy opalają domy złym paliwem, a nie muszą tego robić? I wobec tych, którzy na przykład palą śmieci w ogromnych ilościach, bo to jest też duży bardzo problem, no i źródło toksycznego powietrza. Tak, my sobie z tego zdajemy sprawę, to nas właśnie akcji chyba też niewiele się to właśnie chcemy oczywiście informować, chcemy o tym oczywiście rozmawiać, jak należy, i chcemy oczywiście rozmawiać z Polakami, że na szeroką skalę, dlatego w całym kraju zorganizowaliśmy kilkaset, czy nawet ponad 2000, z tego co mam informację, spotkań właściwie we wszystkich gminach w Polsce i w ramach właśnie tych konsultacji programu Czyste Powietrze chcemy również rozmawiać o jakości polskiego środowiska, jakości powietrza z obywatelami, edukować ich i przekonywać do tego, że warto zainwestować w nowoczesną infrastrukturę we własnym domu, warto zainwestować oczywiście w termomodernizację budynków, to nie tylko oczywiście termomodernizacja, ale również wymiana starych kotłów na nowoczesne piece, ewentualnie zastosowanie jakichś rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii. To wszystko oczywiście możemy zrobić pod warunkiem, że się zaangażujemy i dlatego przekonujemy wszystkich, aby chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach, które organizujemy na terenie całej Polski. Mamy nadzieję, że oczywiście na przestrzeni najbliższych 10 lat, bo przecież ten program jest rozpisany do 2029 roku, ta jakość powietrza w naszym kraju zasadniczo się poprawi i tak naprawdę jest to projekt oczywiście dużo na wiele lat. To co właśnie panu redaktorowi już na samym początku powiedziałem, zależy nam na tym, aby ten program rzeczywiście skutecznie, efektywnie realizować. Z perspektywy takiej praktycznej tego programu, jeśli ktoś jest właścicielem domu jednorodzinnego i planuje wymianę pieca, ewentualnie docieplanie budynku, skorzystanie z tego programu Czyste Powietrze, będzie mógł sam wypełnić na przykład wniosek na stronie internetowej, bo też o takim portalu informuje Ministerstwo Środowiska. Czy będzie to niezbędna pomoc lokalnego samorządu? Czy my jesteśmy oczywiście otwarci, jeśli chodzi o pomoc, dlatego organizujemy szkolenia
takie dofinansowanie. Poza tym od momentu złożenia wniosku w ramach tego programu również będą się odbywały wizyty w poszczególnych gospodarstwach domowych pracowników wojewódzkich funduszy, po to, aby oczywiście zweryfikować zasadność tego wniosku, a potem również rzeczywiście w ramach kontroli wydatkowanych środków tacy pracownicy wojewódzkich funduszy również będą odwiedzali gospodarstwa domowe, które z tych środków skorzystają. A to chodzi przede wszystkim o zapewnienie transparentności wydatkowanych środków i zasadności przede wszystkim dokonywanych inwestycji. No tak, trzeba będzie sprawdzić, czy pieniądze są słusznie wydawane, a czy wiadomo, kiedy będą wprowadzone już na stałe normy, jak normy paliw stałych, czyli takie normy, które pozwolą na wyeliminowanie najgorszego opału, najgorszej jakości węgla, który jest trujący. My cały czas oczywiście z tym walczymy, staramy się oczywiście prowadzić różnego rodzaju akcje informacyjne, rozmawiać oczywiście z Polakami, między innymi właśnie w ramach programu Czyste Powietrze. No tak, ale dopiero normy paliw pozwoliłyby ustacjonować to na szczeblu ogólnokrajowym i z przedsiębiorstw, które to sprowadzają węgiel. Zdecydowanie tak, panie redaktorze, ale zdajemy sobie sprawę oczywiście również z możliwości też i zasobności portfela polskich obywateli. Dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu rozwiązania, jeżeli chcemy na sztywno wprowadzać oczywiście do polskiej gospodarki, powinny być rozłożone na pewne etapy i tak naprawdę krokiem do tego, aby poprawić jakość powietrza w Polsce, jest właśnie program Czyste Powietrze, który teraz tak mocno staramy się promować, po to, aby w sposób naturalny wyeliminować właśnie tego typu szkodliwe paraliska. Jest pan pełnomocnikiem Resortu Środowiska do spraw organizacji konferencji klimatycznej w Katowicach, to w grudniu tego roku. Czy ta data to jest COP24? O, to tutaj możemy rozpocząć dyskusję rzeczywiście na bardzo obszerny i duży temat. Natomiast tak w skrócie rzecz ujmując, konferencja COP24, która będzie miała miejsce w 24. Tak, COP, niektórzy rzeczywiście mówią COP, ale też używana jest nazwa COP24. Odbywa się w grudniu tego roku w Katowicach. To największa międzyrządowa konferencja na świecie. Polska będzie już właściwie trzeci raz gospodarzem tejże konferencji, a po raz czwarty będzie pełniła prezydencję konferencji, tej konferencji, szczytu klimatycznego. Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego wydarzenia w ramach resortu środowiska. Ja odpowiadam za kwestie organizacyjno-logistyczne konferencji. Mamy już wybranego operatora logistycznego całej konferencji. Tym operatorem są targi poznańskie, międzynarodowe targi poznańskie, które mają już doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Wspólnie podejmujemy ten drugi wysiłek, by przygotować całą niezbędną infrastrukturę do przygotowania i przeprowadzenia konferencji w Katowicach, bo niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, ale konferencja jest olbrzymia. Przewidujemy, że na całą konferencję przyjdzie około 30 tysięcy ludzi z całego świata. Miejscem konferencji będzie oczywiście hala widowiskowo-sportowa Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, ale biorąc pod uwagę wytyczne ONZ-u, ta przestrzeń jest zdecydowanie za mała. Do tego będziemy budowali kilkadziesiąt tysięcy, prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biur dla delegacji, sal konferencyjnych czy przestrzeni na pawilony wystawiennicze. I tym zajmuje się właśnie moje biuro do spraw organizacji konferencji klimatycznej. I oczywiście oprócz tego aspektu takiego typowo na miejscu, przygotowania miejsca pod konferencję, które to miejsce będzie warto też podkreślić, terytorium eksterytorialne pod nadzorem bezpośrednio ONZ-u przez cały czas konferencji. Również tutaj staramy się dopilnować wszystkich spraw związanych z zakwaterowaniem, transportem. Zdajemy sobie oczywiście z tego sprawę, bo pojawiają się również takie głosy, iż miejsc hotelowych na terenie Katowic jest nieco za mało. Niestety Katowice nie są jeszcze aż tak bardzo rozwinięte turystycznie miasto, chociaż rzeczywiście to w tym kierunku bardzo się zmieniły i chcemy właśnie pokazać, jak bardzo Katowice się zmieniły, bo ta przemiana, która się dokonała w tym mieście, jest takim zobrazowaniem tak naprawdę tej przemiany, która dokonała się w skali całej Polski, prawda, na przestrzeni ostatnich 28 lat. Katowice jest to miasto bardzo nowoczesnym, zielone przede wszystkim. 40% terenów w Katowicach to tereny
zrobione i chcemy to pokazać wszystkim delegatom z całego świata. Chcemy, żeby to, to od razu widzę lasy i na przykład lasy, które, polskie lasy, które są też takim gwarantem tego, że będziemy płacić mniej zdecydowanie za emisję gazów cieplarnianych, bo w porozumieniu klimatycznym dobrze rozumiem, chodzi tak naprawdę o to, żeby zrównoważyć jak najbardziej ilość wydalanych gazów z tymi, które mogą na przykład lasy pochłonąć, co jest też zapisem dla Polski korzystnym. Katowice jako dosyć zielony region wbrew pozorom, jak sądzą niektórzy, mają właśnie też pokazać, że jesteśmy no, takimi zielonymi płucami. Również. I właśnie za ten aspekt odpowiada pan minister Michał Kurtyka, który będzie prezydentem konferencji COP24, bo w Ministerstwie Środowiska funkcjonują dwa biura. Biuro do spraw organizacji, za które ja odpowiadam, i biuro do spraw prezydencji konferencji COP24. W tym aspekcie pan minister Michał Kurtyka przygotowuje się również do konferencji, podróżując po całym świecie i przekonując delegacje do tego, że warto, warto również ten aspekt uwzględnić w tym porozumieniu katowickim, które będzie wypracowane właśnie w grudniu tego roku w Katowicach na południu Polski. Wtedy to środowisko rzeczywiście będzie na życie chronione i wtedy odpowiednio nie zadbać.
listą prezydentów, premierów, ale to jest zawsze tak, że prezydenci, premierzy tak naprawdę w ostatnim momencie się potwierdzają i zgłaszają na tak ważne oczywiście wydarzenia i w ciągu, myślę, że najbliższych 2 miesięcy już będziemy mieli całkowitą pewność i będziemy potrafili wskazać imię i nazwiska, kto do nas przyjdzie z poszczególnych państw. Konferencja klimatyczna COP24 w Katowicach w grudniu tego roku. O szczegółach tego wydarzenia mówił pełnomocnik Ministerstwa Środowiska do spraw zorganizowania tego szczytu Rafał Bochenek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia Państwu życzę. Powtórka programu. Żądne pieniądze. Anna Grabowska, dzień dobry Państwu, witam. W rządach pieniądza, płaca minimalna dla etatowców i płaca godzinowa, ich wpływ na finanse firm, też poszukiwania pracowników, czy chociażby głosowanie w Komisji Europejskiej nad Akta 2. O tym między innymi porozmawiamy w dzisiejszej audycji gospodarczej i przechodzimy do rządów pieniądza. Moimi Państwa gośćmi w studiu Polskiego Radia 24 są dziś panowie Kamil Maliszewski, reprezentujący mBank. Dzień dobry. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. I Tomasz Kaczor, Prevision.pl. Dzień dobry. Witam wszystkich panów. No to zacznijmy od wiadomości, która już od wczoraj właściwie jest szeroko omawiana. Rada Ministrów przyjęła wysokość płacy minimalnej na 2019 rok. Wiemy, że to kwota 2250, początkowo było tam 30 zł mniej w tych propozycjach. No zatem podwyżka realnie o 150 zł, ale brutto w stosunku do roku bieżącego. Netto w kieszeniach pracowników około 100 zł więcej. Związki jednak oczekiwały jeszcze więcej. Andrzej Sadowski, słusznie. Trzeba pamiętać, że podwyżka tak zwanego wynagrodzenia minimalnego ma też drugą stronę, bo to jest podwyżka, jak pani właśnie redaktor powiedziała, że to jest wartość brutto, wartość netto trafiająca do pracownika jest inna. To też jest podwyżka podatków dla polskich przedsiębiorców i będzie miało to taki skutek, że jak słyszymy o nagminnym odwoływaniu przetargów przez instytucje publiczne ze względu na to, że nie ma zapotrzebowania w tych jednostkach tyle pieniędzy na inwestycje, bo było to robione wcześniej, to za rok sytuacja może się powtórzyć ze względu na to, że cena pracy w Polsce administracyjnie jest podwyższana, co przekłada się też na ograniczanie różnego rodzaju inwestycji, które nie zostały też w ten sposób zindeksowane. Tak myślę, co pan ma myśli podatku, bo ja rozumiem, że kosztów pracy. Podatku, bo w koszcie pracy poza wynagrodzeniem dla pracownika to reszta to są podatki. Poza tym, jeżeli rząd dopuszcza zróżnicowanie w kraju, jeżeli chodzi o dopłaty do mieszkań, czy jednak uznaje, że są miejsca, gdzie dopłaca mniej i dopłaca więcej, to przynajmniej jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne, jeżeli już ma być w Polsce, to powinno też się przyjmować zróżnicowanie regionalne, a nie tylko jedna cena pracy urzędowej w całym kraju dyktowana z Warszawy. No już tak wczoraj o tym rozmawialiśmy, kiedy jeszcze nie było decyzji rządu i też się pojawiła ta kwestia regionalizacji płacy minimalnej, ale z dwóch stron. Ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że no, są ogromne głosy przeciwko regionalizacji, bo jest to dokładnie odwrotne do twierdzenia, do, nie wiem jak to powiedzieć, do idei, która przyświeca i rządowi, ale to nie tylko, to poprzedni rząd też to mówił, ja też to już drugi raz wspominam, przeciwko zrównoważonemu rozwojowi kraju, no, przeciwko zarówno równym szansom obywateli, jak i powiedzmy rozwojowi w ogóle gospodarki, bo jak nie będzie komu pracować w tych biedniejszych obszarach, bo płaca minimalna będzie niższa, to inwestycje tam nie powstaną, no bo kim niby nagle jakimiś robotami, to nie jutro. Kamil Maliszewski. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie regionalne, to ja zawsze uważam, że ten projekt jest po prostu nierealistyczny politycznie, więc oczywiście z tego punktu widzenia myślę, że nie warto go specjalnie długo rozważać. Tak, tak, mieszkania z pomocą o różnicę w cenach mieszkań, dopłaty. To jest rynek, a to jest decyzja państwa. To nie jest kwestia. Rynek też przecież wycenia, przepraszam, że wtrącę, ale rynek wycenia też pracy i łatwo zobaczyć, że płaca w Warszawie jest inna niż płaca w Krakowie, Lublinie. Tylko nie ta minimalna, tylko ta realna. Nie ma, ale nie ma, ale jest z mieszkaniami. Oczywiście z mieszkaniami. No,
znaczy... Tak, tylko możemy ustalić jakiś standard życia z punktu widzenia państwa, czy w zakresie...